się koledzy w Grekonie. Dzisiaj zrobimy nas recenzję Ogiera Schwarzwaldzkiego, albo inaczej Black Forest z firmy Schneisz 2020. Koń nazywa się u mnie Rozmarn i jest maści brudno-kasztanowatej. Ten koń posiada długą grzywę i ogon w kolorze białym. Jedyną odmianką, jaką posiada ten ogier, jest łysina na pysku. Jeżeli chodzi o wykonanie tego konia, to moim zdaniem malowanie jest całkiem spoko. Może gdzieniegdzie ma jakieś niedociągnięcia w grzywie i ogonie, ale raczej są one mało zauważalne. Natomiast samo wykonanie powiedziałabym, że jest nawet spoko. Ma wyrzeźbioną fakturę sierści ten koń, wyrzeźbione strzałki kopytowe. Natomiast rzeźbienie grzywy i ogona nie do końca mi się podoba, bo te jego włosy nie wyglądają zbyt naturalnie, przynajmniej moim zdaniem. Jeżeli chodzi o pozę tego modelu, no to nie do końca mi się podoba ułożenie tych nóg. Jakoś tak dziwnie one wyglądają i przez to sam model wygląda tak dosyć dziwnie i trochę wygląda jak taki pulpet, no z tym mówiąc tak śmiesznie. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten model jest całkiem ładny, tylko gdyby zmienili tą grzywę, ogon i tą pozę i troszeczkę ogólnie tą postawę tego modelu, to wyglądałby on o wiele lepiej, moim zdaniem. Zresztą tylko, że jest to jeden z nowszych modeli Schneisz, no to oczywiście możecie go dostać w wielu różnych sklepach, także jeżeli Wam się on podoba, no to oczywiście jest wszechobecnie dostępny. Jeżeli ten odcinek się Was podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi odcinkami, to oczywiście zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.